ciągle czekam na dobre informacje, że i rząd, i związki dogadają się i w poniedziałek spokojnie wszyscy wrócimy do pracy, a dzieci do szkoły, do przedszkola. Natomiast póki co oczywiście muszę być jako dyrektor przygotowana do takiej sytuacji, która może nastąpić. Oczywiście szkoła, przedszkole otwarte dla dzieci i młodzieży będzie pełniła funkcję placówki opiekuńczej w tym momencie, dlatego że ja nie wiem tak naprawdę dzisiaj, ilu nauczycieli w poniedziałek zadeklaruje chęć udziału w strajku i ilu będę miała do dyspozycji, żeby przeprowadzić zajęcia. Dlatego też na spotkaniach z rodzicami powiedziałam, że przedszkole i szkoła będzie otwarta, będziemy na dzieci czekali. Dowozy i odwozy dzieci również będą odbywały się w normalnym czasie, w takim jak to się odbywa wtedy, kiedy są zajęcia dydaktyczne. Pytania rodziców przede wszystkim dotyczyły właśnie tego, czy szkoła będzie otwarta. No, szkoła jako placówka, która zajmuje się dziećmi, naucza, wychowuje, musi być otwarta, więc tu nie można powiedzieć, że zamykamy szkoły i przedszkola i nikt dzieci nie wejdzie. Nawet gdyby został sam dyrektor, który w myśl przepisów prawa nie przystępuje do strajku, to dyrektor musi zapewnić opiekę dzieciom. Jeśli sobie nie poradzi, to wówczas zwróci się do organu prowadzącego, który z całą pewnością pomoże, a już wiem, że w Pelplinie prowadzone są rozmowy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, z klubami sportowymi, z Pelplińskim Centrum Sportu, że jeśli taka potrzeba będzie, będziemy. My jako dyrektorzy potrzebowali pomocy, możemy się do nich zwrócić. Jak i również Rada Rodziców, która w ramach wolontariatu przyjdzie pomóc, oczywiście nie w zadaniach dydaktycznych i opiekuńczych, bo trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, ale jeśli będzie trzeba nas wesprzeć w jakiejkolwiek pracy, pomocy, to oczywiście są do naszej dyspozycji. Referendum w tej szkole się odbyło. Wygląda to w ten sposób, że ponad 80% pracowników będzie brało udział w akcji strajkowej. Natomiast tak naprawdę w poniedziałek rano placówka jest czynna od godziny 6 do godziny 17. Pierwsi pracownicy przychodzą już na godzinę 6. To oni będą wpisywali się na listę, powołany komitet strajkowy. Tam będą się wpisywać pracownicy na listę, kto strajkuje. Pozostałe osoby, które nie będą strajkowały, zgłaszają się do mnie w celu przydzielenia im zadań, które w tym dniu będę miała dla nich przygotowane, jeśli pojawią się dzieci w szkole czy w przedszkolu. Jeżeli chodzi o sam strajk, mówimy o tym, że strajkują nauczyciele, bo oświata to nauczyciele przede wszystkim, ale udział w strajku, przynajmniej w tej szkole, biorą udział pracownicy administracji obsługi i nauczyciele. Ponieważ tak naprawdę no, szkoła składa się z tych ludzi i ci ludzie tutaj pracują, więc jakby wspólnie przystępują do tej akcji protestacyjnej. Chciałabym również uspokoić rodziców, przede wszystkim rodziców. Już dużo wcześniej zrobiłam spotkanie z rodzicami i w przedszkolu, i w szkole, żeby uspokoić całą tą sytuację, ponieważ dowiadują się różnych informacji z gazet, z telewizji. Ja uspokajam wszystkich. Tak jak powiedziałam, szkoła i przedszkole jest otwarta. Nie będziemy prowadzili zajęć dydaktycznych, chyba że ilość nauczycieli, która tego dnia przyjdzie, pozwoli mi na to, żebym mogła zrealizować plan lekcji. To oczywiście te zajęcia będą. Na tych, którzy korzystają z posiłków, będzie czekał ten posiłek, więc proszę się nie denerwować. Mówię to zupełnie spokojnie, żebyście Państwo mieli świadomość, że szkoła jest stworzona dla dzieci, przedszkole jest dla dzieci i my tu na te dzieci będziemy czekać, a przynajmniej na dzień dzisiejszy będę to na pewno ja, bo w poniedziałek dopiero dowiem się, ile osób strajkuje.